Czy jesteś zainteresowany przejściem przez tunel czasoprzestrzenny, czyli ostatecznym oszustwem czasu i przestrzeni? A może chciałbyś przeskakiwać z układu gwiezdnego do układu gwiezdnego w całym wszechświecie, nie pocąc się przy tym ani trochę? Zanim to jednak zrealizujesz, upewnij się, że twój tunel jest przejezdny. Jeżeli nie spełnisz tego warunku, to zostaniesz zgnieciony w środku, ponieważ tunel się zawali. Naukowcy starają się wirtualnie zbudować stabilny, możliwy do przebycia tunel czasoprzestrzenny, taki, który można bezpiecznie przekroczyć bez ryzyka zawalenia się bądź uwięzienia w środku. I co ciekawe, jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy poprawimy nasze rozumienie grawitacji. Na papierze tunele czasoprzestrzenne są zwodniczo łatwe do zbudowania. Zaczyna się od teorii grawitacji. W ogólnej teorii względności Einsteina grawitacja definiuje związek między materią i energią oraz przestrzenią i czasem. Sztuką w budowie tunelu czasoprzestrzennego jest znalezienie takiej konfiguracji materii i energii, która pozwoli na utworzenie tunelu. W badaniach nad tunelami czasoprzestrzennymi nazwanego gardłem, łączącego dwa odległe punkty w przestrzeni. W zasadzie gardło może być tak długie bądź krótkie, jak tylko chcemy, ale najciekawsze tunele zdarzają się, gdy gardziel jest znacznie krótsza niż normalna odległość między dwoma punktami, co czyni z niej wygodny skrót. Aha, tunele czasoprzestrzenne mogą również działać jak wehikuły czasu, wysyłając nas w przyszłość bądź przeszłość, w zależności od tego, jak są skonstruowane. Pomysł takiego kapryśnego skrótu od dziesięcioleci podbija wyobraźnię naukowców oraz pisarzy science fiction. Możliwość odwiedzenia innych gwiazd bądź nawet innych galaktyk, być może znalezienia obcych cywilizacji, a także możliwość powrotu do przeszłości lub brak konieczności czekania na przyszłość, były częścią ludzkiej wyobraźni i fantazji przez długi czas, a tunele czasoprzestrzenne zapewniają stosunkowo proste i jednolite rozwiązanie obu tych problemów. Jednak tunele czasoprzestrzenne skonstruowane w oparciu o kryteria określone przez ogólną teorię względności mają jeden poważny problem, nie da się ich pokonać. Wejścia do tuneli w teorii względności są ukryte za horyzontami zdarzeń, które są jednokierunkowymi barierami w przestrzeni. Oznacza to, że gdybyś wszedł do tunelu, nigdy nie mógłbyś go opuścić, co byłoby sprzeczne z jego przeznaczeniem oraz swoistą ideą. Innym problemem jest to, że są one absurdalnie niestabilne. W momencie, gdy nawet pojedynczy foton, czyli cząstka światła, dostanie się do środka, cały tunel katastrofalnie się zapada, zanim ta paczka światła zdąży uciec. Aby rozwiązać te problemy z ogólną teorią względności i ustabilizować tunel, kosmiczny podróżnik musi stworzyć tunel z niezwykle egzotycznego składnika, materii o ujemnej energii bądź masie. Ujemna masa, znana również jako materia egzotyczna, jest dokładnie tym, na co wygląda. Jeżeli coś waży ujemne 10 kg, to ma masę ujemną. Do tej pory naukowcy nie zaobserwowali ujemnej masy nigdzie we wszechświecie. Nieco bardziej osiągalna jest ujemna energia, która jest stanem, w którym energia w danym miejscu jest ujemna w stosunku do otoczenia, ale można ją osiągnąć tylko w mikroskopijnej, kwantowej skali. Ponieważ taka materia jest tak rzadka, zbudowanie całego tunelu czasoprzestrzennego z egzotycznej materii wydawałoby się niemożliwe w naszym wszechświecie. Jednak cała ta gadanina o tunelach czasoprzestrzennych opiera się na ogólnej teorii względności. I chociaż ta teoria grawitacji przetrwała wszystkie obserwacyjne i eksperymentalne testy, jakie przeprowadzano na niej w ciągu ostatniego stulecia, to wiemy, że ogólna teoria względności nie jest ostatnim słowem na temat grawitacji. Nie jest ona w stanie opisać centrów czarnych dziur, najwcześniejszych momentów istnienia wszechświata oraz związku między nią a fizyką kwantową. Może więc nowa, ulepszona teoria grawitacji pozwoliłaby na istnienie tuneli czasoprzestrzennych. Naukowiec w badaniu opublikowanym w portalu Archive zastosował zmienioną formę grawitacji, zwaną grawitacją Palatiniego. Co ważne, muszę zaznaczyć, że badanie nie zostało jeszcze zweryfikowane przez innych naukowców z tej dziedziny. Ta teoria grawitacji jest zbudowana na ogólnej teorii względności, ale pozwala na większą elastyczność w relacjach między materią i energią oraz przestrzenią i czasem. W
Wcześniejsze badania wykazały, że w tej zmodyfikowanej teorii grawitacji możliwe jest tworzenie tuneli czasoprzestrzennych, ale nadal wymagały one ujemnej energii poza gardzielą tunelu. Jednak, jak czytamy w badaniu, dzięki pokryciu wejść do tuneli podwójnymi cienkimi powłokami ze zwykłej materii, tunel staje się możliwy do pokonania bez negatywnej energii. Efekty grawitacyjne potrzebne do zapewnienia możliwości poruszania się po tunelu zachodzą naturalnie, jeżeli zmodyfikujemy grawitację, a egzotyczna materia nie jest potrzebna do tego celu. I zapytacie, co dalej? Teraz trzeba użyć danych eksperymentalnych i obserwacji, np. fal grawitacyjnych i trajektorii gwiazd w pobliżu centrum Drogi Mlecznej, aby przetestować i, miejmy nadzieję, potwierdzić słuszność tych teorii. Chociaż ogólna teoria względności jak dotąd wyjaśnia wszystkie pomiary grawitacji, w tym fale grawitacyjne i sąsiedztwo czarnych dziur, to historia jeszcze się nie skończyła. Przyszłe obserwacje mogą znaleźć rysę w tej czcigodnej teorii, a jeżeli uogólniona hybrydowa grawitacja metryczno-palatiniowska lepiej wyjaśni obserwacje kosmosu, wówczas możliwe będą tunele czasoprzestrzenne stworzone do podróży. Ale na tym pytania by się nie skończyły. Tunele czasoprzestrzenne mogą również pełnić funkcję wehikułów czasu, a więc realne rozwiązanie w postaci tunelu czasoprzestrzennego oznaczałoby, że możliwe są podróże w przeszłość. To oczywiście rodzi cały szereg trudnych problemów, takich jak tak zwany paradoks dziadka i pytania o przyczynowość. Pewność, że możliwe jest istnienie tuneli czasoprzestrzennych, nie tylko spełniłaby nasze marzenia o science fiction, ale całkowicie zrewolucjonizowałaby nasze rozumienie fizyki. Tutaj postawię kropkę. Zachęcam do zostawienia kciuka w górze oraz subskrypcji na kanale, ponieważ wracamy z dużą ilością ciekawych materiałów i na pewno nie chcesz tego przegapić. Na razie.